Radio Prisma. One, two, three. Sportowa energia. Naszym gościem będzie Jakub Polus, czyli prowadzący kanału Polus TV w serwisie YouTube. Jest to kanał zajmujący się głównie piłką nożną, ale w dosyć nietypowym wydaniu. Jakub, jakbyś mógł nam w kilku słowach powiedzieć, czym zajmujesz się na swoim kanale? Nagrywam mecze piłkarskie na Olikach, Lig Play Arena, Mini Liga i Nowochuska Liga Piłkarska. No, nagrywam amatorsko, mogę powiedzieć, całe mecze, a potem po prostu robię z nich skróty. A jak już wszystko będzie dobrze wyglądało, perfekcyjnie, wrzucam na kanał na YouTubie. Na twoim kanale można obejrzeć różne serie, między innymi właśnie wspomniane przez ciebie skróty, ale też wywiady z zawodnikami lig amatorskich. Pomyślałem, że trzeba coś nowego wprowadzić na kanał, żeby nie tylko skróty. I myśleliśmy przez te parę godzin, zwłaszcza nad nazwą, jaka nazwa by pasowała. Więc stwierdziliśmy Loża Gwiazd i jest. No i teraz, jak widać, Loża Gwiazd rozkwitła przez ten rok. Jakub Polus prowadzi swój kanał już od kwietnia 2019 roku, więc kanał nie ma nawet 2 lat, a i tak zgromadził już ponad 40 tysięcy wyświetleń. A czy obecna pandemia przeszkodziła ci w rozwoju kanału? Jakby to powiedzieć, jak był lockdown, to była przerwa, więc miałem czas, żeby poukładać niektóre akcje, zrobić jakiś materiał najciekawszych bramek, interwencji. Na przykład zrobiłem raz wycięte sceny z Loży Gwiazd. Jak dostaliśmy informację, że już można grać, to w jednym tygodniu udało mi się nagrać nawet 10 meczów. W jednym tygodniu. Wspomniałeś już, że zajmujesz się relacjonowaniem rozgrywek piłkarskich na poziomie orlikowym. I jakbyś mógł scharakteryzować, jak wyglądają takie rozgrywki? Czy różnią się od rozgrywek piłkarskich na profesjonalnym poziomie? Powiedziałbym, że czasami mi się zdaje, że są nawet ciekawsze niż takie zawodowe. Panuje więc dużo emocji. Zależy też od drużyny, jaka podchodzi do meczu. Które drużyny mają na swoich kibiców, co większy doping jest. Miałem okazję być też na meczach, gdzie nawet transparenty były. Racy też? Tego jeszcze nie, ale jakaś drużyna też takie robiła rzeczy. Wspomniałeś o Play Arenie i o Nowochódzkiej Lidze. I jaka jest różnica pomiędzy tymi ligami, tymi jeszcze podmiotami? Jeszcze bym doliczył miniligę. Dokładnie, tak. Play Arena jest znana już parę lat, chyba nawet 10 bym powiedział. Co ona może daje? Ona jest ogólnie w całej Polsce, nie tylko w Krakowie. I zawsze jak się zbliża koniec sezonu, to najlepsze drużyny na każdego miasta mają okazję jechać na Mistrzostwa Polski. Na przykład do Wrocławia albo Warszawy. Pucharze Polski biorą drużyny, które wygrały Puchar Miast. Na przykład jak u nas jest Puchar Krakowa Play Areny. Ostatnio wygrał go zespół BJD i pojechali właśnie na ostatnie mistrzostwa Puchar Krakowa. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie dotarli, ale właśnie reprezentowali Kraków w tych rozgrywkach. A na Mistrzostwa Polski z Krakowa pojechało aż 8 drużyn i na przykład najbardziej wyróżniła się Kapela Weselna, gdzie dotarła do ćwierćfinału. Teraz powiem o Nowochódzkiej Lidze. Tutaj to jest taka już bardziej amatorska liga, grana jest na Kalinowym. Tam panuje bardziej taka atmosfera, że wszyscy się znają, nie ma aż taki duży spin. Czasami się zdarza, że niektórzy zawodnicy grają w różnych drużynach. Właśnie miła atmosfera. No fajnie się po prostu gra tam też. Ja tam najczęściej gram właśnie. Grasz czy nagrywasz? No właśnie, jak gram, to mnie kolega zastępuje. Właśnie o to miałem też pytać, czy sam grasz w różnych rozgrywkach? Gram w Partyzant Nowa Huta, właśnie w Nowochódzkiej Lidze Piłkarskiej, na pozycji obrońcy, a czasami też bramkarza. I gram jeszcze w zespole Anony, FC Anony, gdzie gram częściej na bramce właśnie. Anony właśnie grają w Play Arenie i w Mini Lidze. Powracając do wspomnianych przez ciebie pozycji na boisku, to czym różni się piłka nożna na poziomie profesjonalnym, na pełnowymiarowym boisku, od właśnie rozgrywek orlikowych? No jakby powiedział tak, jak ktoś chce walczyć o jakieś cele, to musi być pewna osoba, co ustali drużynę do pionu i że będzie ustalać też w danej pozycji taktykę. Tak się zdarza, że niektóre drużyny właśnie robią taktyki, niektóre na mecze, niektóre starają się ze stałych fragmentów gry atakować, niektóre po prostu pressingiem, a niektóre grają też na przykład na czas, żeby z kontry zaatakować i strzelić bramkę. Mogę powiedzieć tak, że jak wiemy, że będzie mecz w danym dniu, to już się tak zbiera ekipa, tyle ile się zgłosi, tyle będzie i ustalamy po prostu skład, jaki wyjdzie, ile zmian, kto na daną pozycję będzie mógł wejść, się zmienić. Bo ja przyznam się szczerze, że ja cały rozegrać się
pełny mecz to nie jestem w stanie. Moja kondycja jeszcze tego nie... Dlatego potrzebuję czasami zmiany. A ile trwa taki mecz i czym różnią się same zasady? W mini lidze i w Play Arenie gra się na przykład 30 minut połowę, albo nawet więcej. Nawet może grać 35 minut. A w nowogródzkiej lidze gra się 2 razy 20 minut. Tam jest stały terminarz i sędzia tym tutaj jest. Dlatego tutaj inaczej to wygląda. W Play Arenie może być, jeśli oczywiście drużyna sobie sama to załatwi. Wyjątkiem jest właśnie Pucharu Krakowa i Pucharu Niższych Lig. Finał, bo w finale wtedy jest sędzia. Obecnie globalny futbol niestety odbywa się bez kibiców na trybunach. A jak wygląda to w przypadku wspomnianych przez ciebie wszystkich rozgrywek? Jaki jest udział kibiców w tych wydarzeniach? No to zależy też, na jakim oliku się rozgrywa mecz. Najczęściej nie ma trybun, po prostu przychodzą na przykład jacyś ludzie i po prostu grają. I ci, którzy na przykład przyszli obserwować, to po prostu siadają na boisku i oglądają, bo stoją. Ja na przykład, jak czasami nie nagrywam ani nie gram, przychodzę i oglądam. Skąd się wzięła twoja pasja do piłki? Czemu akurat piłka nożna, a nie przykładowo siatkówka, koszykówka? Jak zahaczyłem o boisko, zobaczyłem kolegę i on mnie zaciągnął na boisko. I tak się zaczęło, że zacząłem chodzić na meczyki. W jakimś czasie zgłosiliśmy się właśnie na ligę Play Areny. Jakoś polubiłem grać, polubiłem też historię piłkarskie. Czy ćwiczysz stricte w klubie Play Areny, w którym grasz, czy ćwiczysz w jakimś innym klubie? Ćwiczę bardziej indywidualnie, nie ma takich jakichś treningów. Po prostu przychodzimy i gramy jakieś mecze i tyle. Czy treningi to można sobie indywidualnie robić? Powiedziałeś, że mecze są ciekawe. Jest ta liczba 6-6, gra jest szybka, takcy są dynamiczniejsze. Jak to wygląda według ciebie już na boisku? Kiedyś usłyszałem takie słowa i zawsze będę je teraz powtarzał. Na takich boiskach i na takim meczach trzeba biegać, bo jak tego się nie robi, to po prostu większa szansa, że stracisz szybciej bramki, niż w ogóle strzelisz. No i właśnie to się sprawdza właśnie na meczach olikowych. Trzeba być dobrze kondycyjnie, a potem bardzo dobrze się ustawiać na boiskach. Niektóre drużyny starają się grać nawet na jeden kontakt. Czasami wygląda, jakby to była normalnie jak FIFA. Jak już jesteśmy przy samej rozgrywce, chciałem zapytać, jaką gracie formacją? Bo ja osobiście nieraz, jak grałem z kolegami, się właśnie zastanawialiśmy, jak tu się ustawić na tym boisku. W ogóle w nowogródzkiej lidze gra się 6+1, a w Play Arenie i w Mini tylko 5+1. W nowogródzkiej lidze ja preferuję ustawienie 3-1-2, a w na przykład rozgrywach Play Areny 2-1-2. Dwóch obrońców, jeden na pomocnik i dwóch napastników. Nie o to chodzi w danej drużynie, żeby dany przeciwnik się pogubił właśnie w swoim ustawieniu i popełnił jakiś błąd i z tego zrobić bramkę. Skąd wziął się pomysł, żeby na swoim kanale zajmować się relacjonowaniem meczów orlikowych, a nie na przykład jakimiś ciekawostkami związanymi z piłką nożną albo omówieniami danych meczów na wyższym poziomie? Ja ogólnie nagrywam te mecze telefonem swoim i montuję na telefonie. Raz jak moja mama kupiła mi nowy telefon, to ja nagrywałem dużo, robiłem zdjęć. Raz jak byłem dzisiaj na boisku, nagrałem taki pojedynek kolegów, gdzie grali właśnie. Później to jakoś tak zmontowałem, skrót zrobiłem, no i to fajnie wyglądało. Jeden kolega, co grał w drużynie właśnie w nowogródzkiej lidze piłkarskiej, wziął mnie, ja sobie przyszedłem na to i wtedy jeszcze w ogóle statywu nie miałem. No i właśnie nagrałem cały meczyk, a potem w domu to zmontowałem. I właśnie skrót się spodobał, no i koledzy mnie zapraszali na ich mecze, a z czasem dostałem takie zaproszenie właśnie, żeby nagrywać mecz właśnie Huty Champions League w 2019 roku. Żeby jednak te mecze były właśnie publikowane, musiałem pomyśleć, gdzie je wrzucać. Na początku myślałem, czy Facebook, ale przez to, że jakość była słaba do tego, to postanowiłem spróbować na YouTubie wrzucać. No i założyłem właśnie kanał Polus TV. Po Hucie Champions League zacząłem budować swoją taką jakby markę. I jak teraz widać, 300 subskrypcji prawie już jest. A bardzo zdziwiło mnie to, że właśnie wszystko udaje ci się zorganizować samym telefonem. Czy myślałeś, żeby zainwestować nieco w sprzęt i żeby popchać to dalej? Dużo ludzi mi to mówi, żeby w końcu na kamerze mieć laptop do tego i to, ale niestety ja to zawsze odpowiadam, fundusze nie pomagają. To jest największy problem. Czy planujesz jeszcze jakieś inne serie na swoim kanale, czy ograniczysz się już tylko i wyłącznie do wywiadów i relacjonowania meczów? To będzie zależało też po prostu, w jaki sposób mój kanał ewoluuje ponownie. Zobaczymy, jak się będziemy rozwijać. Mam może parę planów, czy coś nowego w tym roku, może za innym, w nowy rok. Mam parę pomysłów, ale na razie nie będę chciał ich ujawniać. Niektóre tajemnice jeszcze niech zostaną tajemnicą. Czekamy w takim wypadku na działania. A naszych słuchaczy zachęcamy
zachęcamy do zainteresowania się kanałem Jakuba Polusa. Przypominamy, kanał Polus TV w serwisie YouTube. Co mogę powiedzieć? Zachęcam do subskrypcji, polajkowania strony na Facebooku, polubienia nas na Instagramie. Na Instagramie też czasami zdarzają się małe quizy, zabawy na stole, gdzie zachęcam. No i do zobaczenia już niebawem, jak to zawsze, na koniec w Loży Gwiazd.